otwierając sesję, chciałbym Państwa poinformować, że na moje ręce przed sesją spłynęły rezygnacje z objęcia mandatu przez panią radną, panią Edę Łowkię, nieradną właśnie pana Michała Gucia, pana Bogusława Stasiaka i pana Marka Stępę. W ich miejsce wstąpią prawa radnego kolejne osoby na kolejnej sesji Rady Miasta Gdyni. Obecnie moja rola się kończy. Chciałem prosić o kontynuowanie dzisiejszej sesji, przewodniczenia dzisiejszej sesji radnemu seniorowi, którym jest pan radny Jerzy Wiosek. Pierwszą poproszę panią Małgorzatę Ocewicz. Bardzo proszę o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Bartosz Bartoszewicz, bardzo proszę o Bartku. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Ireneusz Będzisz. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Andrzej Wień. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, 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 tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. 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 Proszę o przyjęcie całego porządku drugiej części obrad oraz przyjęcie uchwał o wygaśnięciu mandatu. Wreszcie wolne wnioski, interpelacje, ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały o tak zmodyfikowanym porządku drugiej części dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. 6/2010 była dla naszego miasta, to się raczej powiedzieć, bardzo pomocna. W mieście pojawiły się nowe, niezwykłej wagi dla funkcjonowania i rozwoju miasta inwestycje. Rada Miasta w piątej kadencji pracowała w dużej harmonii i bardzo skutecznie. Wśród inwestycji, które zasługują z całą pewnością na wymienienie, jest dokończenie trasy Kwiatkowskiego, co nastąpiło w pierwszej części kadencji i doprowadziło do połączenia portu gdyńskiego obwodnicą Trójmiasta. Zakończono również drogę gdyńską. Zakończono również wiele mniejszych inwestycji drogowych, którymi nie będę zajmował tutaj Państwu czas. Podejmowały one wiele rozwiązań szczegółowych, rozwiązań węzłów drogowych, które usprawniły ruch pojazdów w naszym mieście. Do ostatnich takich inwestycji należy inwestycja węzeł Świętego Maksymiliana, który właśnie w ostatnich dniach jest oddawany, choć jeszcze nie jest całkowicie zakończony. Spośród inwestycji, które chciałbym wymienić, są bardzo ważne również takie, które nie są inwestycjami liniowymi. Trzeba wspomnieć tutaj o oddaniu do użytku Gdynia Muzeum Miasta. Jest to jedyne w całości zbudowane w naszym kraju po wojnie budynek muzeum oddany do użytku mieszkańców. Nastąpiło to akurat w naszym mieście. Piękny budynek, który
bardzo dobrze wpisuje się w modernistyczną architekturę Gdyni i który zyskał sobie akceptację mieszkańców, ale również i przyjezdnych gości. Spośród innych inwestycji, o których chciałbym powiedzieć, są inwestycje związane z infrastrukturą sportową. Hala widowiskowo-sportowa, która stwarza naszemu miastu organizację bardzo ważnych imprez, zarówno o charakterze sportowym, jak i kulturalnym, rozrywkowym. W kompleksie obiektów sportowych oddaliśmy do użytku stadion rugby. Jest to jedyny stadion w Polsce, który jest dedykowany wyłącznie rozgrywkom tej dziedziny sportu. W ostatnim okresie również został zbudowany praktycznie nowy stadion piłkarski, spełniający wszystkie wymagania stawiane obiektom tej klasy dla rozgrywek międzynarodowych. Trzeba tutaj powiedzieć, że rozpoczynając piątą kadencję Rady Miasta Gdyni, cieszyliśmy się już od jakiegoś czasu bardzo wydatnymi wzrostami wydatków i dochodów budżetowych. W połowie mijającej kadencji ta tendencja niestety się załamała i w tej chwili nastąpiła pewna stagnacja dochodów budżetowych. Czekają Państwa jako radnych szóstej kadencji pewnie lata trudnych wyborów. Wyborów, na jakie obecna sytuacja finansowa. Do serca pogratulować wszystkim radnym objęcia tego zaszczytnego mandatu, jak i mandat radnego miasta. Za nami ważny czas dyskusji o planach samorządu na jego szóstą kadencję. Czas debaty, sporów, poszukiwania najlepszych pomysłów. Czas oceny tych pomysłów przez mieszkańców naszego miasta. Ale też od teraz, gdy w sposób uroczysty i oficjalny objęliście Państwo mandaty Rady Miasta, czas realizacji tych pomysłów. Jestem przekonany, że tak jak jest dobrym dorobkiem i doświadczeniem samorządu tych minionych pięciu kadencji, także ta szósta kadencja będzie kadencją szukania najlepszych pomysłów na nasze piękne miasto. Nikogo z Państwa nie muszę przekonywać, że Gdynia to wyjątkowe miejsce na ziemi. Zdecydowaliśmy się dla tej naszej małej ojczyzny przepracować ciężko 4 lata. Życzę wszystkim radnym, by tej pracy, tej szczególnej misji odnaleźli pasję, powołanie, szansę spełniania takich marzeń szczególnych, marzeń mieszkańców Gdynia. Byśmy czasem tu na tej sali się spierali, ale spierali na to, co najlepsze. Byśmy szukali dobrych pomysłów i razem każdego dnia budowali przyszłość Gdyni. Przed Wysoką Radą 4 lata kadencji. To czas, być może dziś wydający się długim. Dla mnie to szósta kadencja w samorządzie i powiem, że 4 lata to czas, który z tej perspektywy wydaje się zaledwie chwilą. A więc nie marnujmy chwili, nie marnujmy ani jednego dnia, tylko zaraz w zgodzie, wspierając się twórczo, szukając najlepszych rozwiązań, oddajmy serce i nasze umysły dla naszego miasta.